Siemano, siemano, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj vlog, witam. Dzień dobry. Dzisiaj backstage teledysku Upaliona. Nie wiem, jaki jest tytuł nuty, jeszcze będziemy musieli się dowiedzieć. Ale witam wszystkich bardzo serdecznie. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeśli chcecie więcej takich materiałów. My jesteśmy właśnie w podróży i jedziemy właśnie do Paliona, ponieważ to u niego jest nagrywany cały teledysk. I dzisiaj tutaj wam zaprezentujemy cały backstage tego, jak to wygląda, jak będą wyglądały nagrywki, no jak to wygląda od że tak powiem, od kuchni. Zostawcie łapkę. A to jest kamerzysta, wbijcie do Jagieła, bo Jagieł będzie dzisiaj nagrywać cały materiał. To jest pierwszy i ostatni raz, kiedy ja trzymam kamerę. I dzisiaj cały film będzie nagrany przez niego, więc zobaczymy, jak Filipek sobie da radę. Musi mieć oczywiście widzę szofera, nie? To nie oczywiście, jest. Że tak. On mnie nie dość, że zawiezie, to mi jeszcze nagra materiał, więc wbijcie do niego na kanał, żeby miał też coś z tego. Bo on tu jest z Afryką, ja go ogólnie to torturuję. Dawid do mnie napisał, jesteście w korku? Nie, już zaraz będziemy. Dobrze, witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy już blisko domu Pawła. Zaczynamy nagrywki, rozpoczynamy ten przecudowny dzień nagrywek do teledysku. Zostawcie łapkę w górę. Kurde, troszkę się stresuję. Ty grasz making of swojego tu na planie? Tak, tak, tu jest. Dobra, to pamiętaj potem, żebyś dostał takiego chaina, nie? Żeby cię ochrona nie przeganiała. Jak nastawienie? Bardzo sympatycznie. Tak? I o której zaczynamy nagrywać te sceny do tego? Najpierw u góry tam kręcą. Dobra, a ile ja mam czasu na przykład? Bo my nic nie jedliśmy, byśmy zaskoczyli do żabki. Chill, to idziemy sobie do rzeczy. Ale tutaj macie jedzenie, nie? Jak ktoś tam chce. Strasznie dużo jedzenia. Tak? Tak? No to... Nie, nie, jak Marek. Chcesz kanapeczkę? Nic nie wybieramy. A jakie są? Już takie w porządku? No eleganckie, pokaż łapę. Ja nie goliłem łap, więc na łapach to średnio. Ty byś żył tatuaż? Nie chcę robić tatuażu. Nie, bo... Nie. Nie, bo nie mam go normalnie, nie? Jak już to prawdziwy robić. Dobra. Na szyi potrzebuję ci zrobić. Tatuaż? Tak. No dobra, na szyi ma się zgodzić. To idź sobie wybierz. A gdzie? Dobra, poznajdę. Tam. Oho, idziemy wybrać tatuaż. Zostanę to odesłany, też muszę wybrać jakiś tatuaż na szyję pana. Nawet właśnie z tymi szyjami jest problem. Cześć, no to już. Siema. Filip? Tu byś zadzierał. Nie wiem, co będę zadzierać. Ja nigdy nie robiłem takich też. To jest fajne. To jest ciekawe. Te wzorki. Te? Myślę. No, to już jest ciekawe. A jakby te... Czy ty robisz, nie? Ty nie, jesteś Joker, nie? O, to jest dobre. Ty jakby taką albo różę, albo jakiś ten... Tego trzmiela. No, tego trzmiela. No, byłoby dobrze. Dobrze. Albo róże, nie? Coś z takich rzeczy, takie... No to te trzy, można się nad nimi zastanowić, myślę. Są w porządku. Nie wiem, czy ja potrzebuję dużo tych tatuaży, czy jak? Róże i trzmiela. Róże i trzmiela? No to róża i trzmiela. Tylko która róża? Ta z gałązką, czy ta z kwiatem samym? No to już, która ci się bardziej podoba, no. To ta z gałązką jest fajna. I coś masz, wybrałem? A, takie coś masz. Kurde, ty jesteś szalony. Czy masz ten papier ręcznikowy w końcu? Ty. Śmiesznie brzmi w tej słuchawce. To mikrofonka. Mikrofalówka. Jedno za uchem, co zrób? A, no dobra, no ale które za uchem, a które gdzie indziej? To za uchem, bo ci się wpasuje. Czyli, że tak jak to musisz mieć z prawej, twojej lewej. Z mojej lewej, strony. A to z prawej tutaj. Tak. Dobra, no nic. Dobra. Albo tu sobie zrób. No, kurde, tu sobie jesteś taki, naprawdę. Skokuj. Jucho ciepło! Dotknij se. Dotknij se. Wierzę na słowo. Jagieł, dotknij se. Kurde. No, ale będzie za moc słuchały. 22 stopnie myślę, że więcej. To w sensie friendly. No dobra. Jak masz lepszego vloga nagrać bez tego, to wolę. Dobra. Bez. No będzie lepszy, teraz to wiesz. Teraz to w ogóle wiesz. Teraz jak ja zobaczę jakiś w ogóle wiesz błąd, to... I powiem mu, że mam nowego klienta na... Dobrze. Podzwoniamy. Odwinę szyję. Tu, stój. Tu. Dobra. Nie, dobra, tu. I to też na tę samą, samą stronę, czy z drugiej strony zostanę? Z tej samej. Odbite idealnie. Dobra, 5 minut nie ruszaj się. Dobra, się dobra. Nie, nawet jakie są do wyboru. Już nie ma. O, no to... Znaczy są, ma wielkie, mały wybór nie? Jest, nie? Ale coś tam jest, nie? Tylko... Kolorowe. Ja tak... No to... Dobra. Nie, no kolorowe to nie... Ciężko was kadrować. Że jesteś za duży. No ubieraj na no nie wiem, właśnie, bo oni chcą mi to przypudrować jeszcze, dlatego tak czekam, nie? Co powiesz? Zastanawiam się, jaką mamy obsługę. Obsługę? No. Z godzinę. Z godzinę mamy obsługę? 11 jest. Bo my chyba o 10 mieliśmy tutaj miejsce. No tak słyszałem też. Ale to bluzę sam mogę założyć. Mogę teraz.
No to się multi będzie miał do czego przypierdolić znowu. Tak, wiesz, do wody za chwilę. Ja? No. Na flaminga siadam. Nie, nie, ja mi się nie podobają kolorowe tatuaże, bo nie. Ładnie, ale nie jestem katolicki. Co, nie? Dejtuję. No nie jest, no zobacz, no czaszki jakieś, trupy. Nie, nie. Co? Które lepsze, żółte czy czarne? Może ja tak, wiesz, jak tutaj już jestem, tak, że tak powiem, kolorowo-różowo, coś tam, nie, to... Żółte. Idziemy na górę zobaczyć, co? Jak wyglądają nagrania. Oni tam się szykują do tego. Szybki backstage, wiesz, póki jeszcze tam nic się nie dzieje, tak jest, Pawła tam chyba się nie ma. Chyba się tu jednak nie wciśniemy, wiesz? Co sądzisz o tym przecudownym banerze? Mi się wydaje, że powinniśmy taki zrobić. I u mnie na chacie wywiesić, wiesz? Na dachu. Subskrybuj, Jagiełło oczywiście, nie? Subskrybuj Jagiełło mnie na oknie, żeby widziało. Jest to okej. Myślę, że to jest dobry pomysł, no. Najlepszy. Ciekawe, ile kosztuje takie coś. Coś powiedzieć dla kontentu. Chciałem powiedzieć, że się dobrze bawimy na teledysku. Ogólnie jeszcze nic nie zaczęliśmy prawie robić. Ja tu mam tatuaże, będziemy robić jakąś scenę fajną. Ale czekamy aż rozłożą światła i tak dalej. Tu będą jakieś, patrzcie, tam jakiś łańcuch ciągną, znaczy ten. No nic, no i czekamy, nie? Ja odgrywam jakąś rolę, będę miał, więc jeżeli oglądacie ten backstage, a nie widzieliście jeszcze nuty, to koniecznie zobaczcie, bo ja będę miał gadaną scenkę. Będę mówić coś. Jeszcze nie wiem co, ale coś będę mówił. My też kopię ujęcie robimy backstage. Co robię? Nie ma. Z Mareczkiem? Ej, no ujęcie, ale tam chyba tego, bo zaczynają, ty masz już na rzeka? Tak. Ale ja czekam, mój mikroport zakładają, wiesz? Kurde, ty. Normalnie na bungee skaczę zaraz. To zaraz, bo to... Już miał z półtego, ci odstawać, będziesz taki chudy. Brzuchomówcą jestem, bo dzisiaj brzuchem będę ganał. Wiesz, po co są te piłeczki? Obciążnik. Ja, no obciążnik. Tak, żeby, nie wiem, po co. No. Żeby dach dociążyć. Nie, to jest po to, że jak autem dojeżdżasz, że jak uderzasz piłeczką w szybę, to znaczy, że już dalej nie jedziesz, bo wywalniesz w ścianę. Jaki system opracowany? Pięknie. No tak, nie, jest git, jest git. Niech go pani tak ściśnie, że nie będziemy oddychać. Operowany za rabedę. AKG montowane. EKG. Czy tam EKG? No AKG to jest firma, co mikrofony produkuje faktycznie. Próba mikrofonu w tym momencie. To jest ciekawe w ogóle. I słychać dobrze? Mogę to usłyszeć? Wiesz, jak to brzmi? Czy też chcesz? Halo, jo, nie mogę, stary. Koga to? Na jakim podsłuchu jestem? Masz. No powiedz coś. Mówię coś. Słyszysz mnie? Słyszysz, fajnie? No. Jeszcze posłucham. Chwilę odwołujemy się do sceny. Ja jestem już tutaj zaplombowany, prawda, z mikrofonem. Tu mnie mogą podsłuchiwać. Mam mikrofon, więc pozdrawiam panią, która mi to zakłada. Tu mamy słońce. Takie inne, wiecie, bo to nie jest po prostu słońce, tylko światło. Mordzia, czemu jestem odklejony? Oprócz tego, że mam makijaż odklejony, to jestem jeszcze w rzeczywistości. Masz takie fajne, tak? Masz taki miesiąc. No. Ha. Zabawny człowiek jest ze mnie. Jak pierwsze nagrywki? Fantastycznie. Już pierwsze dwie sceny zostały nagrane. Zostało zrobione outro i intro. No i teraz będą nagrywane setki do piosenki. Mocarnie. Robi wrażenie! Rodzina na planie! Jak w USA, gdzie imprezę i basen, w niej mieć pełno ludzi, niech nikt z tego nie budzi mnie. Jak w USA, basen i czerwone kurtki, bo co ci może łez, zostaw tyle smutki. Nagrywamy ciągle, kurczę, jest jeszcze jakiś szampana, będzie Dawid szampan leł na łeb. Szkoda, że nie po latach wylanych łez. Czujesz? Sława, no cóż, co mogłem powiedzieć, kurde. Jest przerwa aktualnie w nagrywaniu teledysku. Ja już mam scenki ze sobą nagrane. Miałem, kurczę, zaplombowany mikrofon na klatę. A teraz jedziemy odebrać sobie hotel, ponieważ wykupiliśmy sobie hotel tutaj w okolicy, żeby po prostu, no, żeby mieć jakiś nocleg, wiecie, bo z tego co wiemy, nagrania mają trwać do godziny pierwszej, drugiej w nocy. Biorąc pod uwagę to, że mamy już obsówkę, no to na bank, na 100% będzie jeszcze większa. No więc, co? Idziemy odebrać hotel w tym momencie, a później idziemy na szybką pizzunię. Odebraliśmy już karty, idziemy teraz ulokować się do naszego mieszkania nowego. Kurde, mam. Piętro. Kurde, mam! Jedziemy wysoko. Nie skacz. Ja to zawsze tego boję najbardziej widać, nie? Jakby tu zebrać tak z 7 osób i wszyscy by tak jakby podskoczyli, no bank to się zarywa. Tam mamy. Mamy śniadanie? W tej? Mamy śniadanie. Pierdzielisz. Mamy śniadanie, go wie, no śniadanie. Pierdzielisz. Patrzyłeś, do której jest śniadanie? Od 7 do 11. Filip Szczypka. Normalnie do mnie.
Jak szef wchodzę, piszą do mnie. Zakaz palenia, to dobrze, bo my akurat nie palimy. Ze względu na konstrukcję budynku, wyjście na balkon jest niedozwolone dla państwa bezpieczeństwa. Zamontowane zostały w garażu. Szybki tur, jeszcze łazienki nie sprawdziliśmy. My tak, otwieramy. My, zapalamy światło. A, nie zapalimy, bo oczywiście karty nie włożyłem. Uwaga, tu jestem ja. O, teraz się świeci. Jaki luksus! Wannę mamy, kurde! Monte Carlo. No nie wiem, no to jest obok Pawła tam gdzieś. Jak się to nazywa? Monte Carlo! Ty w ogóle 15-16! Dopiero wleciał odcinek nasz. Kurde, widzowie, na ten kanał odcinek wleciał. Jedę zobaczyć, jak idzie film. Reakcja na życie. Zaraz, spokojnie! Kurde! Dwa wyświetlenia mamy w 36 sekund. Co? Z mojego łóżka, bo... No siedzę między, bo siedzę wtedy niżej. Emilia do mnie dzwoni. Halo? Czego? No jakoś tam pizzę z salami i serem po prostu. Jedną dużą, no. Największą na świecie. Dobra, salami i serem, jakąś znajdę. Największą na łaźni. A za ile wy będziecie? No jesteśmy w hotelu, właśnie zamawiamy Ubera i zaraz jedziemy. Dobrze. O to ci zamówię zaraz, no. Okay. Dzięki, hejo. Jedzie, Franek jedzie jakiś. Za ile będzie Franek? Więc sobie biorę 15.20. No to za 3 minuty będzie. Czekaj, bo mi tu coś... mieć z nimi dużo do czynienia. Kierowca zrezygnował z przejazdu. No bo gotówka, widzisz, to jest to. Zrzucają, bo gotówkę mamy wybraną. O. Dobra, kurde. Wpisuję tą kartę i już nie denerwuję, bo mnie zaraz jak szlak mnie trafi. Zamówiła już nam Emilia żarcie, a my nie umiemy Ubera zamówić. Kurde, to jest niesamowite. Co jest grane? Dlaczego oni nie chcą przyjąć tego? Czy też nie przyjmą? Nie wiem, dla mnie to jest szok. Nie wiem, co jest grane? Nie chcą zarobić? Zaraz będzie chłop. Niech nagrywa. Nie ma co. Ale co jest w tym sekretnym grobie turniej Greda Fajkra? To była taka śmierć, to było po imprezie. Ekstra, widzowie, subskrybujcie Szybsona! Sam Pacio przyjechał, żeby spotkać się z Filipem Szybsonem! Rozumiecie to?! Wow! Dzięki. Co? Powiedz coś do kamery. Co sądzisz? Sądzę dużo strasznie. No, bardzo mi się tutaj podoba w sumie. Fajnie was wszystkich chce zobaczyć. Idiota. No ty nawet się nie umiesz wypowiedzieć na to. Nie, Filip jest bardzo w porządku, serio, jakby... On ładnie dzisiaj wygląda nawet, więc jakby... Nawet serio, no tak lepiej niż zwykle. Widzowie, uwaga. Szybson, specjalnie przyjechał do domu Emilii, żeby się spotkać z tą oto kobietą. No masakra, widzowie, co o tym sądzicie? Ponieważ, wiecie, w Minecraft... Przeprowadziłam się, nie wiedziałam. W prawdziwym życiu, w prawdziwym... Dawaj odcinek, ser, nagrywasz. Przeprowadziłem się w prawdziwym życiu do domu mojej byłej dziewczyny. Taki odcinek. Coś po suketu, była taka bomba, stary milion wyświetleń byś miał na tym. Nie, no to jest codziennie. No. Ale bomba. Jak w USA, chcę imprezę i dosadnie mieć pełną ludzi, niech nic z tego nie budzi mnie. Nie, nie możemy wrócić, ja nie mam ubrań w ogóle ze sobą żadnych. Ja muszę wrócić dzisiaj do pierwszej nocy. Nie, on się wrzuci, to ja cię wrzucę. Mam to gdzieś, obiecuj. Pomogę ci. A kto nie gra? A, no to... Mega. Akcja, go! Już to pułapkę w górę. Tym chłopakom tutaj! Co było banane, póki mamy lotu i słys nie ma się. To się dalej bawię, dopóki nie zastanę. Zielone, robię sobie zielone! Akcja! Filip nie powiedział wam o jednej kwestii. Zrób salto dla widza. Zrób salto dla widza. Nie no, zrób salto dla widza. Tak, salto dla widza. Dawaj. A jak to widzisz? Jak ja to widzę? No. Chyba elegancko, ale no, osoby z chęty w taką pogodę wejść do basenu. Super. Mega ujęcie. Ale z tym miałam, wiesz, taki odruch. Widzowie chcieli. Chcieli tego połączenia. Chip. Musieli tak. Jak w USA, chcę imprezę i basen w niej mieć pełno ludzi, niech nikt z tego nie budzi mnie. Jak w USA, basen w czerwonej kurtki. Jak w USA, chcę imprezę i basen w niej mieć pełno ludzi, niech nikt z tego nie budzi mnie. No to już wszyscy są tutaj wykorzystywani strasznie. Trochę mnie to boli. Nie idę do sklepu. Nie chce mi się. Jakby ja nie jestem głodna ani nic, więc. Pić się nie chcę.
Siema, no. Siemaneczko. Jak się czujecie dzisiaj? No, to bardzo dobrze. Jakie macie dzisiaj funkcje? Sam jestem ciekaw. Nic nie wiecie jeszcze. Wrak by w basenie podobno. Ja mam pytanie, czy znaliście Paliona? W sensie żółty, zielone? Średnio. Nie wiecie, co to jest. Zielony, zielony to tak, ale tak to ze średnio. Z tego to mało kto nie znał. No dobra. Czyli co? No to tyle, jak się. Czym cię się? Ale to idziemy, no przejdziemy tędy. Nie, zamknięta brama jest. Cześć, witajcie widzowie. To znowu wasza przypałowa para z tej strony. Pinki i mózg. W dzisiejszym odcinku będziemy knuć, jak podbić świat. Pinki, jaki dzisiaj pomysł? Dzisiaj kradniemy kostki brukowe. Dobra, gdzie? Tu. Ale w nocy. A powiedz tutaj młodszym widzom, jak poderwać dziewczynę. Ja jestem dziewczyną, stary. Musisz podejść. Jestem. Tak ją objąć. Filip, przestań. Przyjrza się tak o 5, o 10. Później jak się odrzuci, to... Bierze rozpęd kilometra. Par, widzisz to wgniecenie? Tu, z tej perspektywy? Widzisz to? No. To bupi szczeczele. Poważnie, mówię, nie żartuję. Na 10 tysięcy lajków. Operator pół litra. Co o tym myślisz, operator? Ciepłe. Jagieł? Mam Mateusz Jagieł Jagielski. Jagieł? Wszystko. Więc wiecie, co robić, wciśnijcie na dole. Okej, widzowie, sprawa wygląda następująco. Robię teraz włama i chciałam powiedzieć, że Filip w ogóle no jest nie w porządku w stosunku do mnie, bo jak ja jestem na przykład na vlogach, to on nie prosi nigdy łapki w górę i ja wtedy myślę, że mnie widzowie nie lubią. Także proszę teraz zostawcie łapkę w górę specjalnie dla mnie i wbijcie na jego Instagrama milkacz przez 2a. Będzie mi mega miło, serio. Mam bardzo fajne zdjęcia i relację fajną, także wbijajcie koniecznie i oglądajcie dalej vloga. Miłego oglądania. Musiaki. Ale włamik, ja pierniczę. Jak to się wyłącza? O tak, sorry. Kończymy już vloga w tym momencie, zakończyliśmy, albo jesteśmy blisko końca nagrania teledysku. Jeden like równa się jeden shot wódki. Nie bez żadnej wódki, nie bez żadnej wódki. Więc lajkujcie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, jeśli wam się spodobał prawda backstage tego teledysku, no to co łapka w górę. A my kończymy, dzięki, pozdro, elo! Wszystkich.